Nałożę trochę kremu. Top of the trapezius into na górnej części jego mięśnia czworoboczniku. Ponieważ będziemy robić zarówno tą głęboką pracę w ten sposób. W górę szyi. Also you can do with your fingers. Można to też zrobić palcami. Feels good. I'm not going too deep. I'm going deep, but not too deep. To jest prawdopodobnie dobre odczucie. Wchodzę głęboko, ale nie za głęboko. Right? Tak? Does it feel good? Czy to dobre uczucie? Tak. That's a Polish good. Takie polskie. Polskie. Dobrze. Okay, and you can also do some really good work like this with your thumb. Można też trochę tak, za pomocą kciuka takiej naprawdę dobrej pracy to wykonać. Here's the spot, huh? People get all the holding and wszyscy tutaj mamy jakieś rodzaj wstrzymania i bólu. When you push often, they have pain here. Kiedy tutaj pchamy, to it's kind of a hidden pain that's waiting for your pressure to come out. Ukryty ból, tylko czeka na nasz nacisk, żeby się objawić. That's often the spot, and people also feel that kind of pain and soreness. Ludzie często tutaj czują ból, mają obolenie. Wokół tego obszaru. Big breath. Duży oddech. Głęboki oddech. Then we're gonna take under the shoulder like this. Come a little closer. Podejdźcie troszkę bliżej. Zobaczcie, wchodzimy pod jego ramię w tej pozycji. I zaczynamy robić. Nasze łokcie są na zewnątrz. Zwróćcie uwagę na moją pozycję ciała. Yeah, this is where you get a lot of fluidity in this position with the shoulder vertical. W tej pozycji możemy wprowadzić dużo płynności do jego pasa barkowego. Jeśli osoba oczywiście oddaje nam swoje ramię, on robi to bardzo dobrze. I wtedy możemy bardzo miękko to poruszać, zadając sobie to pytanie, jak ja mogę być bardziej lekki, bardziej miękki, bardziej swobodny. Jednocześnie pracując z klientem. You get that fluid feeling. I can get it with his shoulder. Some people's shoulders more help. Możemy uzyskać to płynne odczucie. U niego to się udaje. U niektórych ludzi ramię będzie sztywniejsze, bardziej wstrzymane. Wtedy ten ruch my wprowadzamy powolniej, bardziej powoli. Głęboki oddech. I teraz idę za uchem.
can take the back of the scapula and stretch. Można też tylną część łopatki wziąć i rozciągnąć. Stretch on his neck from the side. I to daje takie dobre rozciągnięcie jego szyi od boku. I można dodać do tego taki ruch. What did you say? In pleasure. In pleasure. Okay, good. No? You can see that that was very pleasurable. Można zobaczyć, że to było bardzo przyjemne. To receive and therefore easy to przyjmowanie. I jednak dzięki temu łatwo wtedy dopuścić. The deep work, but I'm going with the deep work in a way that's also very. Te elementy głębokiej pracy, które wprowadzam, są też tutaj bardzo płynne. Zaczynamy wprowadzać ruch od boku. Naprawdę obracamy na bok. Zobaczcie, w jakiej pozycji są moje łokcie. Są skierowane na zewnątrz. Mogę wprowadzać takie małe ruchy, szybsze. Yeah, I can go this way. This is a cool one, look. Ten jest fajny, zobaczcie. Come over here. Podejdźcie tu bliżej, żeby zobaczyć. And watch what my thumbs are doing. Popatrzcie, w jaki sposób pracuję kciukami. I'm compressing, rotating down into my thumb. Kompresja, rotacja w dół. And then with my thumb I'm working right at the... I potem za pomocą kciuków pracuję the joint that I'm compressing na tym stawie, and rotating, który I'm working kompresuje on the soft i tissue. Rotuje. Pracuję na miękkim tętnie. I proszę, żeby oddychał do tego miejsca. Weź tam głęboki oddech i rozciąga się to dzięki and temu oddechowi, exhale, kiedy ja I pracuję. Na wydechu wchodzę głębiej. Like i proszę, żeby oddychał w ten sposób. And I use my thumbs like this. I używam kciuków. Taki właśnie sposób. Nice. I'm really moving with my thumbs into the tissue, yeah? I wchodzę kciukami do jego tkanki. And into that area he's breathing into. I do tego obszaru. He's breathing into my thumbs. Oddycha. I'm pushing my thumbs into on his breath. On oddycha do moich kciuków. Ja wpycham swoje kciuki do jego oddechu. Ask the question. And then getting motion through. I wprowadzamy ruch poprzez ten oddech. Getting motion through. You have a question? Miałaś pytanie? Yeah, where is the thumb exactly? Gdzie dokładnie umiejscowiasz kciuk? Here's the spinous process. Tutaj mamy wyrostki przy kręgosłupie. Here is the lateral line with the muscle. To jest ta boczna linia. Muscle. Mm-hmm. And fascia, yeah? Okay. Between the transverse process pomiędzy wyrostkiem poprzecznym mm-hmm. i wyrostkiem. And I'm right in that line of thick muscle and fascia. I dokładnie na tej linii. I can move through round it. Wędruję po tej linii pomiędzy and hold my thumb there and have him breathe into that spot. I proszę, it could żeby be up oddychał here, do tych punktów. You know, it could be up here. To może być tu wyżej. Yeah, it just mogę wędrować wzdłuż tej linii.
zależy gdzie, w jakim obszarze akurat chcę pracować. Ale then I work for a while, having him breathe into the area. And as he breathes, I is that very painful or? Czy to jest bardzo bolesne? Okay, good. I'm deep enough, so I'm starting to release the holding in this area. Żeby zacząć uwalniać wstrzymania w tym obszarze. Starting to. Wyczuwam, że tkanka zaczyna się rozciągać. Melt under i rozpuszczać pod moimi pod moim naciskiem. With his breath, and then również z jego oddechem. And then I just start to move it through that area. I mogę zacząć wprowadzać ruch. See, with that rotation, compression. Rotacja, kompresja. Yeah. Tak jest. Okay, I come a little higher with my thumb. Teraz kciukami idę troszkę wyżej. And I have him breathe up there. I proszę, żeby and he's really stretching well with his breath. On naprawdę bardzo dobrze rozciąga hold swoim my thumbs oddechem in pod there. Moimi kciukami. Is that okay, the tak, depth? Głębia nacisku jest w porządku. Okay. And he's breathing really well. I on bardzo dobrze oddycha. Okay. Wow, he has a really good breath. On ma naprawdę dobry oddech. And then I just start to get movement through. It's a little tighter, but tutaj jest troszkę bardziej napięty. Yeah. Also through just tutaj. Stretch like that. Rozciągam w ten sposób. See? Take the pelvis, take the chest, and start to move. I zaczynamy poruszać. And stretch. I rozciągam. And then turn him a little bit. Można go trochę obrócić. Back is exposed to you. Tak, bring żeby your back plecy były bardziej odsunięte. Come into your pelvis with your elbow. I możecie wesprzeć swój łokieć miednicą, żeby wesprzeć swój ruch. Do a broad stroke. I robimy wtedy taki szeroki ruch. I prosimy, żeby oddychał do naszego dotyku. And he breathes. It's nice to do from the side. It's very different with the breath. Huh? Fajnie jest to robić z boku, właśnie przy współpracy z oddechem. He breathes very well. On bardzo dobrze oddycha do swoich pleców. Okay. That's the last part. We'll to jest ostatnia część, którą zrobimy. Taki szeroki ruch. Supporting with your pelvis. Wspieramy swój ruch miednicą. Really stretching with your partner's breath. I rozciągamy współpracując z oddechem partnera. Jakie to uczucie? It's more loose. Yeah. Nie czuję. I don't feel this. He can feel it. Yeah?
He cannot, no, he says he cannot feel it, he doesn't feel it. So it's like there is no tension anymore. Right. Yes. Tak? Nie ma już napięcia, więc. Yeah, tak, nie ma. Exactly. That's that great phrase that somebody coined called spatial medicine. A to jest taka wspaniała fraza, którą ktoś ukuł, czyli przestrzenna medycyna. Czyli wspieranie tej trójwymiarowej przestrzeni w systemie powięzi. So it's called spatial medicine. Przestrzenna medycyna. Bardzo mi się to podoba. You know, it's also we can keep working here. Możemy kontynuować pracę. I can keep working on Widzę, że mógłbym jeszcze tutaj trochę popracować. I could ask him to bring his chin a little bit down. Mógłbym poprosić, żebyś opuścił trochę podbródek w dół. O tak. Okay, stretch it down. I rozciągaj w dół podbródek. Okay, good. Just a moment. Jeszcze troszkę. Nice, where he hardly has any hair. To jest wygodnie, bo on tutaj nie ma włosów. Short hair. Łatwo jest pracować na krótkich włosach. It's also nice to work this area. Dobrze jest popracować też w tym obszarze. We focus on so much on the neck. Tak często skupiamy się na szyi. Moves right up into the back of the opposite ten ruch, jak idziemy do tylnej części pochylicy i całej tej powięzi, która bardzo często się tak skleja, robi się bardzo zaciśnięta w tym obszarze. Uwalniam to. Okay. Namaste. Namaste.